To było pierwsze spotkanie między EUROSAI-em a ASOSAI-em. Jako prezydencja EUROSAI-u zaproponowaliśmy parę lat temu współpracę między tymi dwoma regionalnymi organizacjami. Do tej pory EUROSAI współpracował z OLACEFS-em, czyli z południowoamerykańską organizacją od wielu lat, od kilku lat z Arabosaj-em, a nie mieliśmy takiej współpracy z ASOSAI-em, który jest przecież naszym najbliższym partnerem i najbardziej naturalnym. Tym bardziej naturalnym, że mamy wspólnych członków. Mamy aż 7 państw, które należą jednocześnie i do EUROSAI-u, i do ASOSAI-u. Poprosiliśmy Rosjan i Turków, którzy są członkami zarządu EUROSAI, czy byli w tym okresie, żeby zbadali na gruncie ASOSAI-u, czy będzie chęć współpracy. No i ta współpraca się właśnie zaczęła ziszczać. To było pierwsze spotkanie zorganizowane przez Najwyższy Organ Kontroli Tureckiej i poświęcone transparentności najwyższych organów kontroli, głównie poprzez kontakt ze społeczeństwem przez media. Ja myślę, że ta współpraca, tak zresztą ją zaproponowałem i na spotkaniu zarządu EUROSAI-u i parę dni temu to powtórzyłem, miałaby naprawdę głęboki sens, gdyby nam się udało nie tylko spotykać od czasu do czasu na takich konferencjach, gdzie wymieniamy się doświadczeniami, ale żebyśmy byli w stanie realizować wspólne projekty. Myślę tu i o współpracy, czy to dwustronnej, czy wielostronnej, jak i też na kontrolach, które moglibyśmy prowadzić równolegle. Na tym spotkaniu w Stambule pierwsze kroki zostały poczynione. Dogadaliśmy się z Irakijczykami, którzy poprosili nas o pomoc właśnie w budowaniu swojej instytucji. I Bank Światowy, który patronuje i finansuje rozwój irakijskiego Najwyższego Organu Kontroli, zaakceptował tą propozycję, także będziemy przez najbliższy okres czasu, pewnie na najbliższe lata, takim partnerem wspomagającym rozwój i budowę, w zasadzie budowę prawie że od początku Najwyższego Organu Kontroli w Iraku. Myślę, że to jest dobry przykład, że Polska ma dużo do zaoferowania, bo ma swoje, w zasadzie unikalne doświadczenia, unikalne dla tylko tej niewielkiej grupy państw, które przeszły 20 lat temu czy kilkanaście lat temu w innych państwach transformację podobną, jaką dzisiaj przechodzą inne kraje, przechodząc z jednego systemu do drugiego. Tego nie mogą im zaoferować stare państwa demokratyczne, bo po prostu nie mają tych doświadczeń.